Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 70. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy u Xardasa. Ja dosłownie tylko przyszłam tutaj na chwilę, żeby się przespać. I będziemy ruszać do ostatniego grobowca przodków. I zobaczymy, co uda nam się odkryć. Chwileczkę się zrelaksuję. Xardas nic od nas nie chce. No to nie. No, a nam... No zobaczymy, co nam się uda zrobić. Zapowiada się, że zdobędziemy ostatni artefakt Adanosa. I potem się dowiemy od Xardasa, co zrobić więcej, bo w sumie nam nie powiedział za bardzo. Więc to się dopiero okaże. Troszeczkę musimy teraz stąd ładnie zejść, żeby nie było przypału. Ten cieniotwór to jeszcze tutaj żyje? Chyba nie. Już go wykańczałam. Zastanawiam się, gdzie są jeszcze jakieś obozowiska orków. I powiem wam, że może być z tym problem. Będziemy musieli strasznie nadganiać. Zobaczmy, jak się prezentuje nasza nowa broń. Ma dużo krótszy zasięg, i to widać. Wydaje mi się, że zużywa więcej wytrzymałości. Wydaje mi się, że wrócimy do naszej wcześniejszej broni. O, no i my schodzimy sobie tędy. No, i tutaj jednak myślę, że... O, w ten sposób. Polecimy. No tak, i tutaj byliśmy orków właśnie na dole. Tu było obozowisko numer 1. No, nie wygląda to zbyt ciekawie, no ale to... Myśmy pozostawili taką rzeź. No, zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Grobowiec jest strzeżony przez orków. Nie bez powodu, bo właśnie tam jest artefakt, więc oni tam wtargnęli i po prostu tam jest jatka jedna wielka. No cóż. To jest chyba taka najlepsza droga, którą znam, chociaż ostatnia... Nie, no tu jest całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o dojście do grobowca. W ogóle ja wam powiem, że to nam już dużo gry nie zostało. Mi się tak wydawało, że tu będzie jeszcze tyle do roboty. A prawda jest taka, że tutaj do roboty to już nie ma praktycznie nic. Zostały nam tylko... Ten jeden grobowiec. Tak naprawdę. Odbicie kopalni. Odbijanie wszystkich miast, ale to szczerze mówiąc będzie dosyć szybkie, jeżeli mam być szczera. Dobra. Niech będzie. I właśnie o tym mówię. Tutaj się ładnie obracamy i wszyscy przeciwnicy ładnie dostają obrażenia. A bezimienny jak walczy z orkami, to ma nagle jakiegoś laga mózgu. Nie wiem, jak to działa. Czy ten szablosom się kiedyś uspokoi? Dobra, dzięki za skórę. No i tak, i mamy orków. Mam kawę do nagrywania. Tu jest zawsze ta muzyka taka... Rozerwę cię na strzępy. Tam też są orkowie na górze. Zatrzymaj się, Mora.
Co ciekawe, tamci mnie nie widzą. Zaraz mnie na pewno zauważą, bo bije ich przywódcę, nie? A jak nie, to znaczy, że są naprawdę dziwni. Nie jest za dla mnie żadnym przeciwnikiem. Okej. Zatrzymaj się, Mora! Ten się aż cofnął. Dobra. Dam ci dalej nic. Dobra, może ja sobie podejdę jednak tutaj bliżej. Widzę pierwszego szamana tam na górze. Tam by dobrze było właśnie pierdyknąć. Tylko tam, żeby ich zaznaczyć, to też się trzeba ładnie postarać. Dobra, walniemy też tu. Niedobrze. Tamten szaman się pewnie zdołał uleczyć, który dostał rykoszetem. Sporo tych orków, nie? No dawaj. Tak koślawo jakoś było. Serio? Możecie schować te kusze? Dobra, bo tamci właśnie będą mi przeszkadzać. Możecie schować. Tam jest szaman, widzę go. Niedobrze. Okej. Okej. Nareszcie. Ładnie tutaj poszło, widzę. Tu nie masz tak dużo tych orków w sumie. Tu był jeden szaman. Drugi. A trzeci? Nie, dobrze, było ich trzech. Ma, kamień przodków. Dobra. Możemy wejść do grobowca, mamy kamień. Tutaj się już biją orkowie chyba w środku, czy oni tylko nie, oni tylko zabezpieczyli to, dobra. Znajdź grobowiec Akaszy. Już nawet go widać. No dobrze. Mamy full reputację do klasztoru.
Tu z tego co widzę też dużo tych ożywieńców nie ma. Chociaż oni są chyba w tej drugiej komorze. Chyba tak. Akasza ma jak zawsze ładny topór. Mamy awans. Dobra. Teraz możemy już przystąpić do dzieła. Ma ładny topór. Topór bojowy. Pierścień Adanosa. Zaklęto w nim magiczną moc. Plus 50 do many. No i jak widać, mamy ostatni artefakt. Teraz jeszcze się tylko przebić do piedestału i do ciężkiej skrzyni. I możemy stąd wychodzić. Tu nie ma dużo szkieletów chyba. Podejrzewam, że to dlatego, że to jest taki fabularny grobowiec i prawda jest taka, że jak ktoś nie chce, to reszty nie trzeba robić, nie? Tu była dosłownie garstka przeciwników. I mamy, kochani, ciężką skrzynię. Teraz już naprawdę mamy gniew Inosa, nie? Cudo. Czekałam. Fajnie wygląda. Super. I piedestał. Gdzie jest piedestał? Nie widziałam nigdzie piedestału. Było naprawdę komnatę wcześniej? Na to wychodzi? Tak jest. Czyli tam była tylko ciężka skrzynia. Skarb, złoto, mikstura koncentracji. Właśnie też pamiętałam, że tu była. No i dawaj. A oto Akasza. Jest tu otwór, w który można włożyć kamień. Pasuje. Super. Mamy już w Nordmarze 71 reputację. F5, F9. Zaraz wypijemy miksturę koncentracji. No i co? I najpierw pójdziemy do klanu ognia. Powiedzieć, że mamy całą moc przodków. Piękna mikstura. No i co? Klan ognia. To nie trwało długo, jak sami zauważyliście. O, jest też właśnie osełka przy okazji. 200. I jeszcze sobie zatrujemy. Fajnie. Wszystko w jak najlepszym porządku, prawda? Jeśli chodzi o przodków, tak. Zdobyłem moc Akaszy. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Mam moc wszystkich przodków. To dobrze. Wiedziałem, że ci się uda. A teraz dokończ swoje zadanie. Jakie zadanie? Przegnaj orków z Nordmaru. Zniszcz najważniejsze obozy orków. I zabij ich przywódców. Zadbaj o to, żeby orkowie już nigdy nie odważyli się najechać Nordmaru. Oswobodź Nordmar, no tak. Na spokojnie, stary. Dojdziemy do tego.
No to co, idziemy do Xerdasa, nie? Po nowe wytyczne. Zobaczmy, co teraz nam każe zrobić. W ogóle ty się obrazisz, jeżeli ja sobie to wezmę? Chyba nie. Nie, masz to w dupie. Mam 5 artefaktów Adanosa. Dysponujesz więc wielką mocą. Mocą, którą zarówno Zuben, jak i Robar chcieliby widzieć po swojej stronie. I jedno, i drugie jest możliwe. Dzięki tym artefaktom możesz się zdecydować na Inosa lub Beliara. A co zamierzasz zrobić? To my musimy uniemożliwić wygranie tej wojny Beliarowi czy Inosowi. Cóż by się bowiem stało, gdyby którykolwiek z nich zwyciężył? Czekałby nas 1000 lat pod władzą jednego boga. Doprowadziłoby to do kolejnej wojny. Przygotowałem plan, dzięki któremu skończę z tym szaleństwem raz na zawsze. To trzecia droga, którą ci proponuję. Decyzja nie należy jednak do mnie, a do ciebie. Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim artefakty? Zabierz je do pieca na Rudę w Nordmarze i zniszcz. Weź kamień mocy. Zawiera magiczną moc run. Jest jej tam dość, aby uruchomić piec na Rudę i zniszczyć w nim artefakty. Chcesz, abym zniszczył artefakty? Tak. Aby nie można już było nigdy wykorzystać ich mocy. Decyzja należy jednak do ciebie. Jeśli wybierzesz Beliara lub Inosa, wszystko, o co walczyłem, zostanie utracone. Przynajmniej na kolejny 1000 lat. A co się stanie, gdy zniszczę artefakty? Wtedy wkroczymy na ścieżkę, której krańca nie znamy. To jednak nie będzie jeszcze koniec. Powiem ci wszystko, gdy już zniszczysz artefakty. No tak, czyli musimy odbić kopalnię. Kopalnię Rudy z rąk orków. To nie będzie proste. To nie będzie proste, ale to jest w sumie jedna poboczna zarazem rzecz, a zarazem główna, która nam została. No. Ajajaj. No i te obozy jeszcze. Te obozy. Trzeba pospacerować, wiecie? Bo w sumie to ja nie wiem, gdzie one są. I ile ich jest. Wiemy za to, jak dojść do kopalni. I wiemy, co tam zrobić, ale reszta sprawy jest troszeczkę taka niejasna. Klan ognia, możemy się tepnąć. Czy to ma sens? Nie wiem. W sumie, można by jedną rzecz zrobić poboczną taką dzisiaj jeszcze. Mord jest chyba w klanie wilka, prawda? Aktualnie. To wiecie co, to lepiej do klanu wilka. Wziąć Morta i się po prostu przejdziemy. Tylko pytanie, gdzie on jest teraz? Morcik, nie wiem, gdzie Morcik poszedł. Może on jest niżej, a może go już tutaj całkiem nie ma? A może Mord jest w klanie Młota? Ale w sumie dlaczego? Nie wiem. Jest Reto. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Mord mi gdzieś zginął. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Jest Thorald. Dobra, no to Morta nie ma. Gdzieś się zgubił.
To zróbmy tak, że się przejdziemy z klanu ognia tam, gdzie trzeba. Czyli przejdziemy się taką boczną drogą, którą normalnie się idzie z Mortem. I zobaczymy, czy tam gdzieś nie ma jakiegoś obozu po drodze. Ale szczerze wydaje mi się, że nie ma. Respiańsko przeciwników. O Jezu! Co jest? Co tu się stało? No i dobra, i tu byliśmy, i tutaj był obóz. Ten wilk robił przez chwilę jakieś dziwne rzeczy. No i tak, tu był obóz wybity. Nie wiem, czy do oswobodzenia Nordmaru liczą się obozy przy kopalni. No i tutaj jest właśnie ta taka boczna ścieżka. Do klanu Młota. To są właśnie golemy na przykład. Ogry chyba też były. Ja mam punkty nauki w ogóle, nie? Tak, ale zostawiam, bo tego wytapienia czystej rudy bym się chciała nauczyć. A żeby się tego nauczyć, to trzeba troszeczkę pokombinować. Oła. Wiecie co, ja nie wiem, czy tutaj nie ma gdzieś obozowiska. Jasne, że jest. Właśnie prawda jest taka, że najwięcej tych obozowisk orków jest w okolicy, gdzie właśnie mamy zadania, wiecie. Jakby to powiedzieć. Gdzie mamy takie okolice, gdzie urzędują w sumie właśnie zabójcy orków. No i to właśnie widać, nie? Zatrzymaj się, Mora. Dobra, wycięci. Teraz się zaczyna. Zaczął się ich szał. Dobra. Ojejku, ile jeszcze? Aha, do umierania. Okej, rozumiem. O kurde! No właśnie. Zauważyłam to i chciałam uciekać, ale mi to nie wyszło. Okej. Okay. Tyle emocji, że aż szaman przyszedł. O Boże Święty. Zatrzymaj się, Mora. Biegaj. Dałam radę się wyleczyć. No to
ten szaman porąbany przyszedł przez chwilę. O panie. Dobra. Porypana akcja trochę, nie? Nie wiem, gdzie jest ten szaman. Tam się biją z tym golemem. Dobra, szybkie F5. Tak na wszelki wypadek. Przyleciał dowódca z tego wszystkiego. Dobra, szaman zginął. Nie żebym narzekała. UUA, dobra, rozumiem. Okej. Duży jeszcze ten obóz? Zatrzymaj się. Nie wiem. Ty, a tu nie są dwa? Nie, mają dwa wejścia po prostu. Dobra. No, szybko. Ty już nie masz raczej szans ze mną. Okej. Nie widzę więcej orków. Nie podoba mi się to trochę. Słyszę. Ej, no słyszałam. Porąbię cię na kawałki. Super. Okej. Tu całkiem fajne rzeczy są, widzę. Nawet jakieś kielichy. Kolejne obozowisko. I tu jest jeszcze jedno obozowisko. To jest to jeszcze jedno boczne wejście do kopalni. Rozerwę cię na strzępy. Nie, to jest bezpośrednie wy... Zatrzymaj się, Mora. Nie wiem. Albo nie. O kurde. Czy ja właśnie kopalnię odbijam i nic o tym nie wiem? O Jezu! Co ja robię? Biegnij. Co ja robię?
Do kopalni wlazłam. Wyjdę stąd? Ej, no wyszłam. Masakra. Nie chciałam odbijać dzisiaj kopalni. Czy ja właśnie odbijam kopalnię? Co ja robię? Ale jaja. Uff, nie, właśnie to jest to boczne, dobra. Tu jest to boczne. Stara skrzynia. Kostur maga. No tak, 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 jasne. Chodźmy stąd, bo rozwaliłam grę trochę. Nie, dobra, tutaj było to boczne właśnie. To w porządku. Spadamy w takim razie stąd. O kurde. No to tędy jak pójdę, to jak wyjdę? Nie mam pojęcia. Aha, to jest tutaj, dobra. Okej, pokonałam kolejny obóz. Wiecie, gdzie bym się tepła na chwilę? Nie tak. O. Bo tutaj, jak się kawałek idzie, to z tego, co mi się wydaje, można trafić na jedno obozowisko, to znaczy widać je z góry. Chyba że ono już jest przeze mnie wykończone, ale tego nie wiem. Tego pójdziemy sobie sprawdzić. Boże, tu się znowu te same potwory zrespiły. Serio? Ej, no chyba, że mi się pokićkało. Nie wiem. Ale seriously, ja tu byłam ostatnio, niedawno. Tu się takie respienie zrobiło, jakby mnie tutaj 100 lat nie było. Śmiesznie by było, jakby się ogry respiły, nie? Na szczęście aż tak to nie ma. Dobra, przejdziemy się tutaj. Zobaczymy, czy jest faktycznie tak, jak myślę. Czy nie. Ale to się zaraz okaże. No, ale wydaje mi się, że Nordmar nas spokojnie oswobodzimy. Bez problemów. Chociaż mnie się wydaje, że nic tutaj nie znajdę zbytnio. Dobra. Ale warto zerknąć.
Znaczy wiecie, ja kopalnię planowałam oswobadzać w kolejnym odcinku, nie? Bo w sumie to jest rzecz, która nam trochę zalega. Od dawna już. Dobra, tylko że w sumie to ja tu wszędzie byłam, nie? Tak mi się wydaje. Bo tak było w sumie, nie? Byliśmy wszędzie. Możliwe, że kopalnia jest jako ostatnia rzecz. Nie no, gdzieś jeszcze widziałam jeden obóz, który był tak trochę w dole. I tam na pewno nie byłam. No ale tutaj mi nie pasuje, żeby gdzieś w okolicy był obóz. Tu żeśmy w sumie zwiedzali te okolice. Tu jest kraniec mapy. Tam byłam, bo tam siedzi do Xardupy. Ej, w ogóle... Jestem ciekawa, jak, co tam się dzieje, jakbym spadła na dół. Sprawdzamy? Zapisałam się, więc możemy zerknąć, jak tam na dole wygląda mapa. A, tu jest woda. To jest po prostu woda. Znaczy się brzmiało to logicznie, ale... Fajnie było to sprawdzić. No i co? No i w sumie? Nie wiem. Obozowiska orków, oswobodź Nordmar. Ja nawet nie wiem, ile ja tych obozowisk już wybiłam. Najlogiczniej to by było iść do klanu Młota. I się przejść, bo tutaj wszędzie po tej okolicy chodziłam, najmniej właśnie w okolicy klasztoru czy tam klanu ognia. I jeżeli gdzieś ma być obozowisko orków, to gdzieś tam. Kto mnie atakuje? Aha. Orkowie jednak wyszli z tej kopalni, doznali jakiegoś wylewu. Tam nie idziemy, bo tam wszystko jest sprawdzone. Tu wyżej też w sumie było. Tu był domek myśliwski, nie? Ale w sumie okolice tego domku są takie troszeczkę niezbadane. Konkretnie tam. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra, z Ronarem już dawno żeśmy obadali. Tutaj, nie? Tu coś może być. To tylko tutaj. Nie widzę powodów, żeby w innych miejscach coś miało być.
to było kopane przeze mnie. Nic tu nie ma. Było w teorii. Ale w praktyce tylko tutaj mi siedzi, żeby był jakiś obóz orków. Resztę miejsca ja raczej odwiedzałam. Ten wilk mi będzie trochę psuł plany. Dobra. Dobra, lecą kumple. Szukamy obozu. To już raczej nie będzie na dzisiaj. Do wybicia, ale na kolejny odcinek będzie dobrze. Tu są okolice tego mostu. Ale czy to właśnie nie było tak, że tutaj mi się wydawało, że słychać obozowisko? Nie. Kurde, tutaj wiecie, wszystko wygląda tak samo. Czasami. Ale będę szukała, nie? Tu może coś być jeszcze. Tu się coś nawet świeci. No nie zapowiada się. Ale warto zerknąć. No tam była stara skrzynia. Był ten troll. No i to wszystko tam. Kurde, dobre pytanie. Mi się wydaje, że już praktycznie wszędzie byłam. Może być co najwyżej parę miejsc, których nie odwiedziłam. Ale to jest zdecydowana garstka. Dużo bizonów. Masakra. Tam nic nie było, są same szablozęby. A tam? Przed nami? Tu jest coś dużo zwierzyny. Ale no nie za bardzo, te okolice też znamy.
Nie, tutaj już nie będzie żadnego obozu. Okej. Ja naprawdę wybijam wszystko, co żywe. Och, kurde, uchybił się. Czemu to jest tylko jeden nosorożec? One się też respią, tylko potem w pojedynkę? Czy jak to działa? Nie wiem. Trochę dziwna sytuacja. Okej, na razie podtrzymujemy, że to był ostatni obóz. Poza kopalnią, bo kopalnia się chyba też do tego wlicza. Ale jeżeli nie, no to trzeba będzie pochodzić, poszukać. Wydaje mi się, że na pewno jest jeszcze jakiś obóz, gdzie nie byłam. A na przykład słyszałam jakichś orków czy coś w tym stylu. No, ale na razie się nie dowiemy, gdzie to jest. Trzeba będzie potem pochodzić, pobiegać, poszukać. Ale tak chwilowo, moi drodzy. Żegnam się z Wami już. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. W kolejnym odcinku odbijamy kopalnię klanu Młota. Zobaczymy, jak nam tam pójdzie. Tam jest dosyć sporo zamieszania, no ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Trzymajcie się i cześć!